Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie patronate pod adresem patronate.pl łamane na podcast wojenne Historie. Norbert! Kiedy mówimy o pociskach rakietowych i wykorzystaniu pocisków rakietowych w II wojnie światowej, od razu na myśl przychodzi nam Armia Czerwona i te sławne Katiusze. Ale przecież nie tylko Armia Czerwona miała wojska rakietowe, mieli je Niemcy. No i co ciekawe, tutaj mało osób, mam wrażenie, o tym wie, że to Niemcy pierwsi użyli tych wojsk na froncie. Czy mógłbyś się nam opowiedzieć, właśnie o tej formacji, która nazywała się po niemiecku Nebeltruppen, a w wolnym tłumaczeniu mogę to przetłumaczyć jako Wojska Mgły? Kierowanych pocisków rakietowych w II wojnie światowej używało wiele armii. Tak się jakoś złożyło, że najsławniejsze stały się rzeczywiście te radzieckie Katiusze, i my, z racji tego, że po II wojnie światowej, my, to znaczy Polacy, nasze państwo, znalazło się w radzieckiej strefie wpływów, to siłą rzeczy najsławniejsze, najbardziej znane były właśnie te systemy uzbrojenia używane przez Armię Czerwoną, czyli jak samolot, to oczywiście szturmowy IU-2, jak czołg, to oczywiście. Oczywiście T-34, jak pistolet maszynowy to pps jak innowacyjne środki walki to rzekomo właśnie ta innowacyjna radziecka Katiusza, którą Armia Czerwona zastosowała przeciwko Wehrmachtowi w roku 1941, co miało wywołać popłoch i przerażenie armii niemieckiej. Trochę było takiej propagandy w okresie władztwa komunistycznego. Ona chyba jest aktualna i żywa do dzisiaj, bo można się często spotkać właśnie z taką opinią, która... Którą teraz przytoczyłeś, i to ludzi, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, że są to zwykłe wymysły radzieckiej propagandy. Zajmijmy się może dekonstrukcją tego mitu dotyczącego wojsk rakietowych. Może zacznijmy od tego, że to nie Rosjanie jako pierwsi użyli tej broni na frontach II wojny światowej. Klasyczna broń rakietowa nie jest żadną nowością. To znaczy, jednostki rakietników istniały i w wiekach minionych, żeby się tu chociażby odnieść do wojen napoleońskich. W związku z czym niekierowane pociski rakietowe nie były w XX wieku żadną nowością na polu walki. I ta katiusza nie była żadnym nowym czy przełomowym wymiarze technicznym, środkiem walki. Natomiast jest to broń groźna i broń skuteczna, zwłaszcza w ataku. Duża koncentracja broni, Rakietowej niekierowanej, przynosi bardzo duże efekty niszczące, obszarowe. W związku z czym nie była to broń, którą należało lekceważyć. Wszystkie armie mocarstw na miarę swoich możliwości prowadziły niekierowane pociski rakietowe na swoje uzbrojenie. No, na przykład też armia amerykańska, jak najbardziej, też stosowała niekierowane pociski rakietowe zarówno na Pacyfiku, jak i w Europie. Ale nie zdobyło to takiej sławy, jak radziecka Katiusza i jedyne siły zbrojne innego państwa niż Związek Radziecki, które stosowały masową broń rakietową w II wojnie światowej i to się w jakimś zakresie przebiło do świadomości masowej, to była armia niemiecka. Wehrmacht i Waffen-SS. Ale to właśnie Niemcy w II wojny światowej byli prekursorami użycia broni rakietowej, bo użyli jej przeciwko Armii Czerwonej wcześniej niż Armia Czerwona użyła jej przeciwko Niemcom. I to jest ta dekonstrukcja mitu. W roku 1941, kiedy Armia Czerwona zaczęła stosować Katiusze w te wyrzutnie rakietowe przeciwko Wehrmachtowi, to nie stanowiło to dla Wehrmachtu żadnego zaskoczenia, ponieważ Wehrmacht używał własnych systemów rakietowych przeciwko Armii Czerwonej. I używał ich od 22 czerwca 1941. Roku. W związku z czym to nie Rosjanie zaczęli, to Niemcy zaczęli. I armia niemiecka jeszcze przed wybuchem wojny, przed 1 września 1939 roku, zaczęła formować wojska, które nosiły nazwę Nebeltruppe. Nebel, trupę można, jak powiedziałeś, przetłumaczyć jako wojska mgły, ale realnie to znaczyło wojska zadymiania, wojska chemiczne przeznaczone do stawiania zasłon na polu walki, oczywiście zasłon dymnych, bo już I wojna światowa, ale i konflikty wcześniejsze pokazały, że oprócz pocisków, na przykład burzących, ważną rolę na polu walki w przypadku artylerii odgrywa użycie pocisków dymnych. Dlatego, że pociski dymne pozwalały maskować, pozwalały osłaniać przed obserwatorami działania wojsk wychodzących do natarcia. Chodziło o postawienie zasłony dymnej, aby obsługi karabinów maszynowych przeciwnika nie mogły celnie razić własnej szturmującej piechoty, albo żeby nie można było obserwować zaplecza, czyli np. podchodzenia własnych oddziałów na pozycje wyjściowe do natarcia. Słowem pociski dymne i użycie nabojów dymnych było ważną rzeczą. Nebel-Truppe to był osobny rodzaj wojsk, niezależny od piechoty, od saperów, od artylerii, od wojsk pancernych. Wynikało to nie tylko z zamiaru stawiania zasłon dymnych. Tak naprawdę Nebel-Truppe to były wojska chemiczne planowane do wojny gazowej. Dlatego że Niemcy były w okresie międzywojennym najbardziej rozwiniętym państwem w zakresie projektowania i produkcji nowej generacji gazów bojowych. Stworzyli najgroźniejsze gazy bojowe ze wszystkich państw II wojny światowej. Między innymi jednym z tych gazów bojowych był sarin. I Niemcy byli przygotowani na prowadzenie wojny chemicznej. I zaczęli przed wojną tworzyć Nebel Abteilungi, tak zwane, czyli bataliony, oddziały zadymiania, które były uzbrojone w specjalne typy moździerzy dedykowane użyciu granatów dymnych bądź chemicznych. To był tak zwany miotacz mgły, Nebelwerfer 35. To był moździerz Niż klasyczny moździerz piechoty, bo miał kaliber 10,5 cm. Normalny moździerz, na przykład 81 mm, w wermachcie nazywany był granatwerferem. Kiedy wybuchła II wojna światowa, Niemcy mieli już pierwsze trzy dywizjony Nebelwerferów, ale to były te moździerze dostawiania zasłon dymnych. Dwa takie dywizjony wzięły udział w kampanii wrześniowej. Jeden został skierowany na front zachodni. Każdy taki dywizjon miał 24 moździerze kaliber 105 mm, czyli 10,5 cm. Ale czy te pododdziały już wtedy używały pocisków rakietowych, czy używały po prostu zwykłych pocisków? Oni używali zasadniczo pocisków dymnych, to znaczy nie stosowano pocisków granatów chemicznych, dlatego że Niemcy nie chcieli pierwsi rozpoczynać wojny chemicznej, ale byli do niej gotowi, w tym sensie, że zakładali, jeżeli ktoś pierwszy wprowadzi gaz bojowy, to nasza odpowiedź będzie siłami Nebel-Truppe, sami wprowadzimy własne gazy bojowe, ale to nie było konieczne w kampanii 39. czy 40. roku. W związku z tym te dywizjony nebel Strzelały granatami dymnymi, natomiast na wyposażeniu tych jednostek nie było jeszcze artylerii rakietowej, dlatego że ten Nebelwerfer 35 nie był zdolny do miotania pocisków rakietowych. Niemcy pracowali nad nimi, ale one nie weszły do użycia ani w 1939, ani w 1940 roku. A czy po kapanii wrześniowej, mimo że nie było tego zagrożenia gazowego do tej pory, Niemcy rozbudowywali te wojska? Tak, oczywiście. Już pod koniec 1939 roku pojawiło się w ogóle pierwsze dowództwo pułkowe, czyli do koordynowania wielu dywizjonów. Oprócz Nebel Abteilungów jeszcze powstawały tak zwane dywizjony odkażania, a potem jeszcze dywizjony odkażania dróg. Czyli Nebel Truppe, można powiedzieć, to były wojska chemiczne. One były związane z przygotowaniem armii do wojny chemicznej i w roku 1940 zaczęły trafiać do Wehrmachtu pierwsze wyrzutnie rakietowe. One można by powiedzieć, spóźniły się jeszcze na pierwsze kampanie, na rok 39 czy 40, Ale w roku 1940 z jednej strony Niemcy wprowadzili zupełnie nowy moździerz, następcę Nebelwerfera 35, to był Nebelwerfer 40, ale to był jeszcze klasyczny moździerz do miotania granatów, ale pojawiły się też nowe konstrukcje. To był przede wszystkim 15-centymetrowy Nebelwerfer 41, który był klasyczną wyrzutnią rakietową, to znaczy był przygotowany do miotania pocisków dymnych lub burzących i strzelał ogniem salwowym, ponieważ posiadał sześć tub, gdzie montowano pociski, a niezależnie jakby od tego wprowadzono tak zwane Schwereswufgerat, czyli dosłownie ciężkie urządzenie miotające. Ale rozumiem, że te wyrzutnie, jeżeli mogę tak powiedzieć, zostały właśnie wprowadzone do wojsk chemicznych, nie do artylerii właśnie. Tak, dlatego, że Nebel Nebeltruppe było jakby osobno i nagle się okazało, że Niemcy rozbudowują artylerię obok artylerii do ognia salwowego. Nagle w Wojska chemiczne stały się wojskami ofensywnymi, ale nie w miotaniu pocisków gazowych, tylko w miotaniu klasycznych pocisków burzących bądź pocisków zapalających bądź pocisków dymnych. I Niemcy w roku 1941, kiedy przystępowali do Barbarossa, to mieli w wermachcie już pięć pułków nebelwerferów i siedem dywizjonów nebelwerferów i miały one mieszany skład, jeśli chodzi o wyposażenie. Część jednostek nadal stosowała klasyczne moździerze Nebelwerfer 35 bądź 40 do miotania de facto pocisków dymnych, ale niektóre dywizjony były już przezbrajane w zupełnie nową broń, w broń rakietową. I Wehrmacht rozpoczął Barbarosę, mając już pierwsze gotowe operacyjne dywizjony wyrzutni rakietowych 15-centymetrowych, które to dywizjony przydzielił grupom pancernym. Ale dlaczego grupą pancernym, a nie armią czy korpusom ogólnowojskowym? Dlatego, że szpicą niemieckiego natarcia w 1941 roku, tym ostrzem, były grupy pancerne. W pasie każdej grupy armii działała jedna lub dwie grupy pancerne i właśnie one miały być najbardziej przebojową siłą i otrzymały najnowocześniejszy wówczas tajny sprzęt, wyrzutnie pocisków rakietowych. Jednostki te były zmotoryzowane, więc te wyrzutnie ciągnione przez ciągniki mogły w miarę nadążyć za czołgami, bądź transport opancerzonymi, ale kluczowe było to, że Nebelwerfery były bronią ofensywną. To znaczy, pułk w przypadku pełnego przezbrojenia w Nebelwerfera 41, tego 15-centymetrowego, to były 54 wyrzutnie w trzech dywizjonach łącznie. I teoretycznie to pozwalało na wystrzelenie 324 pocisków rakietowych w 10 sekund dlatego, że to były moździerze salwowe. Bo zwróćmy uwagę, ani Niemcy, ani Rosjanie w II wojnie światowej swoich wyrzutni rakietowych wcale nie nazywali wyrzutniami rakietowymi. Oni je nazywali moździerzami, bądź wyrzutniami. Dla Niemców rakietą to było V2, a nie te pociski niekierowane, ale oczywiście pod koniec wojny to słowo artyleria rakietowa w ten czy w inny sposób w wermachcie się pojawiło. Kiedy mieliśmy już te na przykład jeszcze kolejne konstrukcje, takie jak raketynwerfery, czyli to słowo się przebiło ostatecznie do niemieckiej artylerii rakietowej, ale tak naprawdę ta artyleria to było to nebel Truppe, a te półki to były werfer regimenty, a nie raketen werfer Regiment. Niemcy stworzyli tą broń celem maksymalizacji ognia krótkotrwale na wybranym odcinku w czasie szturmu. Broń rakietowa tym różniła się od klasycznej artylerii, że posiadała olbrzymi efekt niszczący siły żywej. Mimo że nawet granaty wystrzeliwane przez te Nebelwerfery nie były specjalnie dużych rozmiarów, ale salwa takiej broni powodowała bardzo gwałtowne ciśnienie na obszarze, który został porażony. I nawet nie chodziło o to, żeby zabić odłamkami, tylko żeby zabić ciśnieniem. Czyli ta broń też nie musiała być jakoś specjalnie celna, musiała trafić. Tam w okolice. To w ogóle była niecelna broń. Pociski z Nebelwerferów miały po pierwsze krótki zasięg. Z początku to było zaledwie 3,5 km, potem to zwiększono do 7 km, czyli to był ogień o zasięgu zbliżonym do klasycznych moździerzy. Taktyka walki. Artyleria potrafi strzelać na wiele kilometrów do przodu. Z chałbicy, 105 mm haubicy, można spokojnie ostrzeliwać cel położony 10 km przed tą chałbicą. Z ciężkiej z 15 cm można strzelać na 12, 15 kilometrów. Podczas gdy z takiego Nebelwerfera z początku można było strzelać na odległość tylko 3,5 km. Czyli można by powiedzieć, że to była broń krótkiego zasięgu i do ognia obszarowego, który pokrywało się salwą. To było bardzo ważne natychmiast wystrzelić całą salwę, zmienić pozycję, bo jak jesteś tak blisko pozycji przeciwnika, to możesz zostać łatwo wykryty. Jeżeli ty odpalasz pociski będąc na przykład 2,5 km od przedniej pozycji nieprzyjaciela, to on cię widzi. Tym bardziej, że nie nie da się ukryć, zwłaszcza w dzień, ale i w nocy, ognia rakietowego. Dym, ogień, charakterystyczne ślady z silników rakietowych, które pozostawiają pociski, zdradzają miejsce wystrzału. Huk, ryk. To wszystko powoduje, że ta broń, no może nie była jednorazowa, ale uderz, odskocz. To była jakby taktyka walki Nebelwerferów. Zmasowane uderzenie obszarowe całymi salwami. Kilkaset pocisków w jakiś punkt, żeby na przykład zniszczyć batalion piechoty przeciwnika, który się okopał albo który podchodzi na pozycję wyjściową. Czyli żołnierze innych pododziałów, którzy widzieli, że obok nich rozkładają się właśnie dywizjony Nebelwerferów, byli chyba celi w strachu, bo wiedzieli, że co, co się tam wydarzy za chwilę. Ci żołnierze, którzy widzieli obok siebie Nebelwerfery, to na ogół byli żołnierze jednostek szturmowych, którzy właśnie szykowali się do, sami do natarcia, więc oni raczej liczyli, że po jednej czy dwóch salwach nebelwerferów przyjdą na gotowe. Czasami zdarzało się też tak, w armii niemieckiej są takie charakterystyczne wspomnienia, że te nebelwerfery stały na przykład 3 czy 2,5 kilometra za pozycjami czołowymi i potrafiły przez pomyłkę porazić ogniem rejon koncentracji, rejon rozwinięcia do natarcia własnych batalionów piechoty. I wtedy po prostu żołnierze niemieccy przyjeżdżali, był batalion rozwinięty do natarcia, został pokryty Ogniem własnych Nebelwerferów nic z batalionu nie zostało. Wszyscy zginęli. Czyli była to broń, jak mówiłeś, w niszczeniu siły żywej bardzo skuteczna? Tak. Była to broń niezwykle skuteczna w niszczeniu siły żywej, wytwarzając określone nadciśnienie, podciśnienie w rejonie porażenia. To jest bardzo charakterystyczne, że czasami można było zostać zabitym przez Nebelwerfera i śladu na człowieku nie było. Znaczy nie żył, ale nie było śladów zewnętrznych, dlaczego zmarł. A czasami było zgoła inaczej, dlatego że Niemcy obok takich właśnie klasycznych wyrzutni rakietowych, Nebelwerfer 41, oni jeszcze stworzyli wyrzutnie, jak już wspomniałem, Schweres Wurfgeraty, czyli te ciężkie urządzenia miotające, gdzie kaliber nie był 15 cm, tylko był 28 cm lub 32 cm. I to były pociski rakietowe burzące, kaliber 28 cm, bądź pociski zapalające, 32 cm. I to się pojawiło też pierwszy raz w roku 1941. Sami Niemcy nazywali je do -Gerat, do. Jak Dornberger, czyli jeden z tych sławnych niemieckich twórców wojsk rakietowych. To były inne pociski i to były inne wyrzutnie niż Nebelwerfery. To trzeba podkreślić. To była broń bardzo krótkiego zasięgu, bo to strzelało właściwie na odległość maksymalną 2 km, 200 m w przypadku tej pocisków zapalających minimalna 750 m, czyli to było jeszcze mniej niż w przypadku Nebelwerfera. Ale to była broń przerażająca ze względu na swoją masę. Te 28 cm to był pocisk wyrwkorper Spręg, czyli burzący. On miał masę 83 kg, a głowica bojowa to było 61 kg trotylu. Te 32 cm, te Wyrwkorper-Flamy, czyli pociski zapalające, one ważyły 78 kg, a głowica miała 55 litrów mieszaniny oleju napędowego i benzyny, tak zwanego flamela. Ta głowica miała przerażającą zdolność do zapalania dużych obszarów, tam gdzie upadła. I rozumiem, że to była broń, która wyglądała dość niepozornie, bo były to wyrzutnie, które wyglądały jak kratownice z metalu, tak? Nie dało się tym odjechać. Tak, tym się nie dało odjechać. To po prostu był tak zwany pojemnik. Po prostu wyrzutnia składała się z pojemnika i z prostej wyrzutni ramowej. W powstaniu warszawskim zasadniczo Niemcy nie używali nebelwerferów. Oni właśnie używali tych Schweres-Wergeratów, tych ciężkich urządzeń miotających. Nebelwerfery były bronią bardziej zaawansowaną techniczną. Natomiast te ciężkie pociski, 28-32 cm, można powiedzieć w jakim zakresie, to była broń prymitywna. To była potężna głowica, prosty silnik rakietowy z tyłu, stelaż startowy i psz! I startuje. Bardzo mały zasięg, 750 metrów, 2 km, więc to się właściwie należało ustawić tużko o pozycji przeciwnika i tu już nie było czasu na podjeżdżanie wyrzutnią, podciągnięcie ciągnika, załadowanie, odpalenie, załadowanie z powrotem i odjechanie. Nie. Jak masz 2 km, jesteś albo 1,5 kilometra, albo kilometr od pozycji przeciwnika, to nie ma już na to czasu. Dlatego liczy się prostota. Po prostu stawiasz taką wyrzutnię, podpierasz ją, odpalasz i uciekasz. I już cię nie ma. Stąd Niemcy montowali tego typu wyrzutnie, te dogeraty, na bokach transporterów opancerzonych. Chodzi o to, że odpalasz salwę i natychmiast odjeżdżasz. Bo przeciwnik może ci nawet ogniem moździerzowym nie pokryć. Te sławne szafy, te sławne krowy z powstania warszawskiego to właśnie było to. Tylko, że w powstaniu warszawskim było niestety tak, że my nie mieliśmy nawet moździerzy do ognia kontrbateryjnego. W związku z czym Niemcy byli tak bezczelni, że rozstawiali te swoje wyrzutnie i z tego samego miejsca przez wiele dni strzelali do nas i strzelali. No bo my nie mogliśmy mogliśmy ogniem kontrbateryjnym odpowiedzieć. Ale wróćmy do tego 41 roku do czerwca, czy pierwsze użycia tej broni na polu walki były dla nich zadowalające? Niemcy byli bardzo zadowoleni z działań Nebel Truppe na froncie wschodnim w 1941 roku, bo tak jak powiedziałem, to gwałtownie i skokowo podnosiło możliwości uderzeniowe w bezpośrednim kontakcie z przeciwnikiem. Natarcie poprzedzone ogniem Nebelwerferów potrafiło wielokrotnie całkowicie zdezorganizować obronę na wycinku. Gdzie zostały one skierowane? To znaczy, ogień obszarowy demolował pozycje obronne przeciwnika, i Niemcy doceniali tą broń, i armia czerwona też doceniała tą broń. Troszeczkę w 1941 roku Niemcy i Rosjanie poszli innymi drogami. One potem, w 1943, 1944, one się znowu zbiegną, ale w 1941, 1942 roku Rosjanie bardziej stawiali na większą liczbę pocisków mniejszych kalibrów w Katiuszach, ale liczba prowadnic była o wiele większa. Natomiast Niemcy stawiali na mniej pocisków cięższych kalibrów. To w jakimś zakresie różniło obie armie, ale potem stopniowo armia czerwona wprowadzała wyrzutnie niekierowanych pocisków rakietowych coraz większych kalibrów, a więc można by powiedzieć, że szła tą samą drogą co Wehrmacht. A z kolei Niemcy w pewnym momencie skopiowali też i tą radziecką, pierwotną Katiusze, bo wprowadzili wyrzutnie rakietowe kaliber 8 cm z dużą ilością relatywnie niewielkich pocisków. W każdym bądź razie Niemcy byli zadowoleni z Nebelwerfera 41, ale chcieli mieć większą jeszcze siłę ognia. Sięgnęli po te właśnie 28-32 cm, te wielkie, olbrzymie pociski i zbudowali już taką normalną, można powiedzieć, wyrzutnię kołową do ciągnięcia przez ciągnik, i powstał tak zwany Nebelwerfer 41, ale kalibru 28-32 cm. Czyli nie do końca będąc zadowoleni z prymitywizmu tych stelaży dla ciężkich pocisków rakietowych, skonstruowali już taką normalną, klasyczną kołową wyrzutnię 28-32 cm Nebelwerfer 41. Ze względu na wielkość tych pocisków była ona inaczej ułożona: po prostu w dwóch rzędach było sześć prowadnic, trzy na górze, trzy na dole, i w ten sposób ładowano te pociski, bo w tym Nebelwerferze 41, ale kalibru 150 mm, to te sześć wyrzutni 15 cm były one ustawione, połączone ze sobą w wieniec. Ten sposób konstruowania wyrzutni rakietowych był charakterystyczny tylko właściwie dla Niemców, bo Rosjanie, Amerykanie stosowali klasyczne wyrzutnie rzędowe, i taką też klasyczną wyrzutnią rzędową był ten niemiecki Nebelwerfer 41, 28, 32 cm dla sześciu ciężkich pocisków. Rozumiem, że Niemcy, skoro byli zadowoleni, to dalej rozwijali te wojska. I czy one dalej rozwijały się w ramach właśnie wojsk chemicznych? W roku 1942 Niemcy jakby zmienili nazwę, to znaczy Nebel truppe, pozostały Nebel truppe, natomiast wojska. Wojska w polu już nie miały Nebelwerfer regimentów, czyli to już nie były pułki Nebelwerferów, tylko to już były pułki Werferów, czyli po prostu pułki wyrzutni. I już w roku 1942 wojska Nebeltruppe miały 13 dowódców operacyjnych, bo musimy pamiętać, że w armii niemieckiej pojęcie pułku można rozumieć dwojako. Są pułki, które mają organizację zamkniętą, i na przykład w ramach pułku znajdują się trzy dywizjony Nebelwerferów. To jest pułk, który ma dowództwo, ma jednostki obserwacji artylerii, ma zabezpieczenie logistyczne i ma trzy dywizjony Nebelwerferów. Na przykład dwa lekkie, czyli te 15 cm, i jeden dywizjon ciężki, 28-32 cm, bądź poszczególne baterie ciężkie uzupełniają dywizjony Nebelwerferów lżejszych. To jest taka struktura zamknięta pułku, ale może być też dowództwo pułku artylerii rakietowej, które nie ma przydzielonych na stałe swoich wojsk, tylko koordynuje działania samodzielnych dywizjonów artylerii rakietowej na obszarze operacyjnym, np. danej armii bądź korpusu. Więc w armii niemieckiej były i takie pułki, i takie dowództwa pułkowe. Natomiast w roku 1942 możemy już powiedzieć, że istniało 9 pułków rakietowych, które były używane na najważniejszych kierunkach operacyjnych. Wielką bitwą niemieckich wyrzutni rakietowych była bitwa o Sewastopol. Niemcy skoncentrowali tam kilka pułków artylerii rakietowej i użyli ich w czasie decydującego szturmu Sewastopola w czerwcu i lipcu 1942 roku. W roku 1942 od sierpnia, września zobaczymy również pułki artylerii rakietowej. Walczące pod Stalingradem, tam gdzie Wehrmacht nacierał, tam na szpicy jego natarcia były również wyrzutnie rakietowe. I Niemcy wciąż wprowadzali nowe modele wyrzutni rakietowych i wciąż ulepszali już istniejące. Wydłużyli zasięg pocisków rakietowych, tych lekkich, a jednocześnie wprowadzili nowe Nebelwerfery. To był 21 cm Nebelwerfer 42 i 30 cm Nebelwerfer 42. One wchodziły na uzbrojenie w 1942-1943 roku. Mieli wyrzutnie rakietowe kaliber 15 cm, kaliber 21 cm, kaliber 28 cm. Kaliber 30 cm, kaliber 32 cm. Czyli budowali cały szereg najróżnego rodzaju pocisków. W przypadku tych nowych, najcięższych tego Nebelwerfera 42-30 cm używali głównie tylko pocisków burzących. Do tych innych burzących bądź zapalających, ten 21 cm Nebelwerfer był troszeczkę podobny do tego 15 cm, dlatego że wyrzutnie zostały ułożone w wieniec. Tylko że ponieważ to były znacznie większe i cięższe pociski. Tutaj zamiast sześciu było tylko pięć tych tub. Wyrzut. To już były o wiele cięższe pociski. Mówimy tutaj o pociskach o masie ponad 100 kg, które mogły strzelać na odległość 8 km. Ale wspomniałeś, że niemieckie wojska rakietowe to były wojska ofensywne, że te wyrzutnie miały pomagać głównie w ataku. Natomiast od 1943 roku Niemcy znajdowali się już w takiej strategicznej obronie. I jak te wyrzutnie sprawowały się w obronie? Czy to zmienił się sposób używania tej broni? Cóż, ja powiem o Kamilu w ten sposób. To, że jakaś armia znajduje się w strategicznej, a nawet operacyjnej obronie, na obszarze nie zdejmuje z niej prowadzenia działań wojennych według zasad i według sztuki wojna, nawet w defensywie strategicznej czy operacyjnej, to są podstawowe rodzaje działań. Mamy więc obronę, ale mamy też kontratak i uderzenie. To znaczy Niemcy broniąc się wielokrotnie, sami przecież przechodzili do przeciwuderzeń, do reglowania włamań, do prób likwidacji przyczółków przeciwnika. To znaczy armia, która się broni, również często atakuje, tylko że te ataki nie mają celów operacyjnych, nie są prowadzeniem własnej ofensywy, są działaniami reakcyjnymi na to, co robi wróg. Kontrataki no, były jednym z najważniejszych metod prowadzenia działań bojowych. W związku z czym, jak najbardziej, broń rakietowa była Niemcom potrzebna, chociaż efektywność tej broni wyraźnie spadła. W Stalingradzie Niemcy stracili trzy pułki artylerii, w Tunezji jeden pułk artylerii, więc zaczęli ponosić bezpowrotne straty w jednostkach i sprzęcie, ale szybko odtwarzali pułki artylerii rakietowej. I właśnie w roku 1943 rozegrała się, można by powiedzieć, na Największa bitwa niemieckiej artylerii rakietowej. Tą bitwą była Operacja Cytadela. Niemcy użyli tam dużej ilości wyrzutni rakietowych i wystrzeliwali niewyobrażalną wręcz ilość granatów rakietowych. Dlatego, że potrafili dziennie w pierwszych dniach Cytadeli wystrzelić 700-800 ton pocisków rakietowych, a w szczytowym okresie walk zużycie przekraczało 1000 ton na dobę i było porównywalne z użyciem klasycznych pocisków artyleryjskich. Słowem, w niektóre dni walk pod Kurskiem połowa lub prawie połowa tego, co lociało na pozycji Armii Czerwonej, to były nieklasyczne pociski artyleryjskie, tylko właśnie rakietowe z nebelwerferów i z ciężkich wyrzutni ramowych. Kursk to była taka bitwa, gdzie Niemcy starali się zgnieść opór przeciwnika z masowanym uderzeniem wyrzutni rakietowych, a armia czerwona nie pozostawała im dłużna i swoimi katiuszami nakrywała z kolei ich pozycję. W związku z czym latem 1943 roku nikt nie mógł kwestionować roli broni rakietowej właśnie przede wszystkim w własnych działaniach ofensywnych, bo ty oczywiście masz rację. Broń rakietowa jest przede wszystkim bronią natarcia. Największą skuteczność ma w zaplanowanej Własnej ofensywie. Stąd też ta legenda radzieckiej Katiuszy, bo ona przecież była bronią najpierw przeciwuderzenia, a potem operacji zaczepnych Armii Czerwonej. I Niemcy dokładnie to samo. Szturm, własne natarcie, to jest domena broni rakietowej, bo ona ma krótki zasięg, za to dużą siłę niszczącą. Ale Niemcy też wykonywali przeciwuderzenia w drugiej fazie czy trzeciej fazie wojny. Ta artyleria była im cały czas potrzebna i oni wciąż rozbudowywali potencjał. W lipcu 1943 roku, kiedy toczyła się bitwa pod kurskiem, Wehrmacht miał już 11 pułków artylerii rakietowej, mimo że, jak powiedziałem, ona nie nazywała się rakietowa. I wciąż wprowadzano nowe uzbrojenie. Na przykład pojawił się tak zwany 15-centymetrowy Panzerwerfer 42. Mimo nazwy 42 on był używany bojowo od roku 1943. To była wyrzutnia tych lekkich, nazwijmy to lekkich pocisków 15-centymetrowych, ale już nie ułożonych wienie, Lecz w dwa rzędy, łącznie 10 lów, i to był pojazd samobieżny, w pełni opancerzony, na podwoziu półgąsienicowym, przeznaczony do bezpośredniego wspierania w natarciu oddziałów zmechanizowanych. Czyli już w roku 1943 armia niemiecka używała bardzo dużej liczby różnego rodzaju wyrzutni i wciąż inwestowała w rozwój. Zobaczyli Niemcy w 1943 czy w 1944 roku, że niegłupim pomysłem ze strony Armii Czerwonej jest komasowanie artylerii w dużych związkach samodzielnych, które dowódca armii bądź korpusu przydziela na najważniejszy kierunek. I między innymi troszeczkę przyglądając się Rosjanom, troszeczkę dochodząc do tego na podstawie własnych doświadczeń, w roku 1944 Niemcy zaczęli tworzyć całe brygady moździerzy rakietowych. Do wiosny 1944 roku. Wystawili aż dziewięć brygad moździerzy rakietowych. Te brygady rakietowe formalnie powinny mieć każda po dwa pułki artyleryjskie. I na przykład w walkach w Normandii użyli trzech takich brygad artylerii rakietowej, pozostałe brygady artylerii rakietowej walczyły przede wszystkim na froncie wschodnim i niezależnie od tego istniały też samodzielne pułki, natomiast rezygnowano z dywizjonów, samodzielnych dywizjonów. Chodziło o to, że dywizjon ma mniejszą siłę ognia niż pułk, a artyleria rakietowa najskuteczniejsza jest kiedy walczy w masie. Im więcej tych pocisków wystrzelisz na raz albo w kilku salwach, tym bardziej jesteś skuteczny, więc im większe jest zgrupowanie artylerii rakietowej, na przykład walczy cały pułk albo brygada, tym efektywność na polu walki jest większa ale rok 1944, jak słusznie zauważyłeś, to już jest głęboka defensywa Wehrmachtu i Niemcom wychodziło to już wszystko coraz gorzej. Ta armia traciła swoją jakość bardzo szybko i to też widać w skuteczności artylerii rakietowej. No właśnie, to jest to, o czym powiedziałeś wcześniej, że ta skuteczność artylerii rakietowej była mniejsza. Na czym to polegało? Przede wszystkim polegało to na tym, że przeciwnik mógł skutecznie prowadzić ogień kontrbateryjny i o ile w płytkim uderzeniu wsparci Nebelwerferów było jeszcze bardzo skuteczne, o tyle nie przekładało się to na sukcesy w skali operacyjnej, bo systemowo to już nie spracowało. W 1941, w 1942, w 1943 roku Nebelwerfery odnosiły sukcesy, bo działały w tandemie. Artyleria klasyczna, Nebelwerfery. Co powodowało, że Nebelwerfery można by powiedzieć mieliły piechotę, artylerię przeciwpancerną, schrony polowe przeciwnika tuż przed własnymi grenadierami. Mieliły oddziały nieprzyjaciela na linii styczności wojsk, a klasyczna artyleria niemiecka zapewniała im ochronę, żeby nie zostały porażone ogniem kontrbateryjnym. W 1944 roku Niemcy mieli coraz większy problem z amunicją, coraz większy problem z zebraniem takiej liczby dział i wyrzutni, żeby skutecznie niwelować przewagę artylerii przeciwnika. I co z tego, że oni do zlikwidowania przyczółka baranowsko-sandomierskiego, czy do zlikwidowania radzieckiego przyczółka na narwi jesienią 1944 roku, zebrali nawet dosyć dużo wyrzutni rakietowych i wykonywali zmasowane uderzenia. Nad narwią w październiku 1944 roku Armia Czerwona niemal Została pokonana na przyczółku. Niemal, ale nie została pokonana, gdyż potrafiła przejść do przeciwuderzenia i przy użyciu przewagi artyleryjskiej zniwelować początkowy szok wywołany niemieckim uderzeniem rakietowym. I system decydował o wszystkim. Nebel Truppe była skuteczna, jeżeli działała w sprawnym systemie, kiedy była dobra piechota, było wsparcie lotnicze, kiedy była artyleria klasyczna, to i wtedy wyrzutnie rakietowe dobrze się sprawdzały. A kiedy zostały wyjęte z systemu, kiedy musiały w jakimś zakresie działać samodzielnie, ta efektywność była bardziej ograniczona. Niemcy w roku 44 masowo używali artylerii rakietowej. Masowo użyto artylerii rakietowej w walkach o przyczółki z Armią Czerwoną na Wiśle, na Narwi. Bardzo dużo artylerii rakietowej niemieckiej brało udział w ofensywie w Ardenach, ponieważ Niemcy w roku 44 do tych dziewięciu brygad wcześniej istniejących, niektóre zostały zniszczone, potem odbudowano je, do tych dziewięciu brygad artylerii rakietowej zaczęli tworzyć kolejne tak zwane brygady artylerii rakietowej ludowe. Tak jak były dywizje grenadierów ludowych, tak tworzono właśnie takie brygady i utworzono jeszcze kilka takich brygad, w efekcie czego w, na przełomie 44 i 45 roku Niemcy dysponowali już kilkunastoma brygadami artylerii rakietowej. To określenie ludowe nie przekładało się na żadną formę użycia, że tak powiem, taktycznego, tylko miał podkreślać tą przemianę, która wtedy zachodziła w wemachcie. po zamachu na Hitlera. Dokładnie, miało być bardziej narodowo-socjalistyczne, wzorem Armii Czerwonej wprowadzono oficerów politycznych, w jednostkach i przemianowywano różne nowe jednostki na jednostki ludowe, żeby podkreślić, że tutaj prawda armia jest zespolona z duchem idei narodowo-socjalistycznej, a nie ze starym pruskim korpusem oficerskim, który zawiódł i który zdradził. Ale mówisz, że Nebel świetnie radziły sobie w systemie, zatem nasuwam się takie pytanie, bo nie były częścią artylerii. Czy zatem one zostały na, na polu walki podporządkowane tym dowództwom artylerii, które tworzył Wehrmacht, czy one działały jako kolejny rodzaj wojsk osobno? To Zależy od sytuacji. One miały własne dowództwa, rzeczywiście miały własne dowództwa. Czasami było tak, że było wyższe dowództwo właśnie wojsk, nazwijmy chemicznych czy rakietowych, do koordynowania tylko jednostek rakietowych. Czasami było tak, że określony na przykład pułk artylerii rakietowej wchodził pod rozkazy określonego dowództwa artylerii, na przykład szczebla armii czy korpusu. Tutaj jakby reguły nie było, natomiast Nebeltruppe dążyło do tej pewnej autonomiczności, to znaczy do tego, aby posiadać własne organy dowodzenia i namierzania. Ale tak jak powiedziałem, z tym było różnie. Ale stopniowo Niemcy poszli w pełną oryginalność w zakresie użycia broni rakietowej, bo obok, można by powiedzieć, strukturalnej broni rakietowej, ona zaczęła się pojawiać w jednostkach, które moglibyśmy na pierwszy rzut oka o to nie podejrzewać. Otóż broń rakietowa została przekazana wszystkim. To znaczy w roku 1944 i w 1945, niezależnie od istnienia klasycznej broni rakietowej, gdzie używano właśnie nebelwerferów, gdzie trzeba było odpowiednio wyszkolić ich obsługę, nauczyć używania wyrzutni, zmiany pozycji, celowania i tak dalej, to była broń, która wymagała szkolenia i to były wojska rakietowe. Ale niezależnie od tego Niemcy zaczęli używać tych prostych, ale ciężkich wyrzutni 28-32 cm w jednostkach piechoty Zmechanizowany, czyli grenadierom pancernym, po prostu dawano taką broń jednostkom saperów i jednostkom piechoty. Mówimy o tych yy, stelarzach. Tak, mówimy o tych wyrzutniach, prostych wyrzutniach ramowych, które nie miały nawet celownika. To było proste szkolenie na zasadzie ustaw, nastaw, odpal, wyrzuć. Tak to wyglądało bo po odpaleniu takiego ciężkiego pocisku rakietowego stelaż w wyrzutni po prostu się wyrzucał. On był metalowy lub drewniany, w zależności od modelu. Tam model 40, model 41. I po bardzo krótkim przeszkoleniu, trwającym dwie godziny, na przykład bataliony saperów dostawały takie rakiety, na przykład 600 takich rakiet dostawali, z informacją, no wystrzelcie je sobie na wroga. W efekcie czego w 1944-1945 roku mamy taką sytuację, że tam, gdzie walczą wojska niemieckie, broń rakietowa pojawia się nawet tam, gdzie formalnie nie ma żadnych wojsk Nebeltruppe. Niemcy używają do kontrataków, a nawet w walkach obronnych, takich wyrzutni rakietowych w ramach najróżniejszych formacji. Czymś takim było Powstanie Warszawskie. Oczywiście do Warszawy trafiła 201 bateria ciężkich wyrzutni, która ostrzeliwała najpierw Stare Miasto, potem inne dzielnice. Natomiast niezależnie od tej baterii artylerii rakietowej, Niemcy strzelali do nas z tych rakiet, na przykład z transporterów opancerzonych, będących na stanie batalionów saperów szturmowych. Słowem, Niemcy stopniowo Implementowali broń rakietową, gdzie tylko się dało. Używali ją od pewnego momentu nie tylko jako broń uderzeniową o charakterze taktycznym, ale również jako rodzaj moździerza do wszystkiego. To znaczy, chodziło o to, że na parę kilometrów te pociski rakietowe niosły śmierć i zniszczenie. To były ciężkie, potężne pociski. Niemcy, jakby masowo zaczęli stosować do ognia nękającego właśnie broń rakietową. W przypadku powstania warszawskiego ludność cywilna i powstania Stalanci bardzo ucierpieli, ale i również wojska pierwszej armii wojska polskiego, które próbowały forsować Wisłę, były we wrześniu 1944 roku właściwie non-stop okładane ogniem z tych ciężkich wyrzutni rakietowych niekierowanych tych wywkorperów szpręg i, i Flam 28-32 cm. Mogę przytoczyć kilka przykładów z raportu użycia takich pocisków przez jeden z batalionów saperów szturmowych niemieckich. I według tego dokumentu, batalion dysponuje czterema transporterami opancerzonymi z jednym zestawem wyrzutni rakiet do Gerat każdy. I mamy 15 września 44. Ze stanowiska ogniowego w Reichstrasse, czyli aleje jerozolimskie, wsparto sześcioma salwami na tarcie na domy nad brzegiem Wisły. 16 września stanowisko ogniowe przy Kolejowym. Celem był teren parku na wschodnim brzegu Wisły, między mostem Kierbedzia a mostem kolejowym przy Cytadeli. Oddano 6 salw. 17 września. Z tego samego stanowiska ogniowego oddano 17 strzałów w kierunku artylerii na południe od Ostpark, czyli parku Skaryszewskiego. 18 września. Ze stanowiska ogniowego przy położonym najbardziej na południe moście drogowym oddano 8 strzałów na stanowisko artyleryjskie na południe od Alei Waszyngtona, na brzegu położonym po drugiej stronie Wisły. Wybuch skład amunicji, dwa działa przeciwnika zostały poważnie uszkodzone lub zniszczone, dwa następne wkrótce potem wycofano 20 września. Przy moście kolejowym oddano 12 salw na ostpark na Pradze, w którym stały zaparkowane pojazdy mechaniczne. W parku wybuchło wiele silnych pożarów, przypuszczalnie paliły się trafione pojazdy. To były takie gwałtowne, można by powiedzieć, pojedyncze nawały ogniowe z zaskoczenia. Transporter podjeżdżał, odpalał sześć rakiet i natychmiast cofał się do tyłu, aby nie zostać porażonym ogniem kontrbateryjnym. To były działania nękające. I tak naprawdę, w takim przypadku, kiedy przeciwnik był po drugiej stronie rzeki, były to działania niezwykle skuteczne. W powstaniu warszawskim Niemcy używali również eksperymentalnych, jeszcze cięższych pocisków rakietowych, mianowicie pocisków kaliber 35 cm, czyli jeszcze cięższych, jeszcze większych niż te nawet dotąd najcięższe 28-32 cm. W Przypadku tych eksperymentalnych pocisków 35 cm, to tutaj mówimy już o broni, której pociski ważyły 220 kg, czyli były prawie dwa razy cięższe niż najcięższe 30 cm pociski wcześniej używane. I właściwie tylko Powstanie Warszawskie było miejscem, gdzie tej broni używano, bo im cięższy był pocisk, tym mniejszy miał zasięg i te pociski miały zasięg zaledwie 1,5 km. W związku z czym były odpalane właściwie. Niemalże na linistyczności wojsk. Ale w Warszawie okazały się niestety bardzo skuteczną bronią. Więc chodzi na to, że nie tylko Armia Czerwona była bardzo nasycona tymi wojskami, ale Wehrmacht chyba nie ustępował jej pola. Tak, dokładnie. Znaczy, jeżeli zobaczymy na wielkie bitwy frontu wschodniego, czy to są niemieckie działania zaczepne, czy niemieckie potem w 1944 roku próby gniecenia przyczółków, nieudane na ogół, to jak najbardziej artyleria rakietowa niemiecka jest tak samo aktywna, jak artyleria rakietowa. Radziecka. Rosjanie mają przewagę liczebną, ale jeśli chodzi o typy wyrzutni, o pociski, o zaangażowanie, Wehrmacht tutaj nie ustępował strukturalnie ani technicznie Armii Czerwonej. To nie była domena tylko jednej armii w II wojnie światowej i Niemcy wprowadzili wiele różnych typów pocisków rakietowych, wiele typów wyrzutni, doszli do poziomu brygad artylerii rakietowej i mieli ich pod koniec wojny aż kilkanaście. Nawet w ostatnich działaniach zaczepnych Armii Niemieckiej w roku 1945, artyleria rakietowa po raz kolejny pojawia się na polu walki, czy to był Ardeny, czy potem właśnie w roku 45. operacje Konrad, czy inne działania zaczepne na Węgrzech, czy nawet walki obronne, bo Niemcy nawet w obronie starali się używać pocisków rakietowych w obronie, zwłaszcza do działań nękających w linii, kiedy bronili się na linii rzek, bądź w tak zwanych twierdzach. Dziękuję Ci zatem za ten odcinek, którym udało się nam obalić jakiś pewien drobny mit, mam nadzieję, II wojny światowej i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.